is the first time we've spoken outside of your room. Gdzie są inni? Don't worry. You'll see them soon. But we don't have much time to talk. No to streszczaj tonight, się. There is more than one ordeal you must face. Chyba wiem, o co chodzi. You should hurry. She's waiting for you. You guys will need her. Okay then. I hope we can speak again. Dobra, let's go. Motherfucka, nie przerażasz mnie. Ta komunikacja nie działa. Czyli wszystko w porządku. Dystans za daleko. Nie mogę cię wesprzeć. Kropki. Zostałeś separowany od Akihiko. Ta. Arka nie wiadomo jakie piętro. No zarąbiście. Jestem zdany sam na siebie. Ile razy padnę? Nie. Teraz będę jak Solid Snake. Będę od nich uciekał. Serio, Medicine? Moment. Kurde, nawet do mapy nie mam dostępu. Znaczy do pełnej mapy. Tata. Nie są na tym. Kim ty jesteś? Czy jesteś człowiekiem? Nie wiem, mi się wydaje ostatnim razem jak sprawdzałem. Dobra, pierdzielę to, idę na wyższe piętro. Tak, wiem, nie działa. Gdzie jestem? Czemu tu jestem? Proszę, odpowiedz mi. Spuki. Znowu? Kurde, dalibyście mi coś lepszego. Tędy! Znowu. Czy możesz mnie słyszeć? Proszę, odpowiedz. Nie mogę odpowiedzieć, bo jestem cichym protagonistą. Czy ktoś tu jest? Proszę, proszę odpowiedz mi. Ta. Medicine? Mówiłem. To pewnie jest to skryptowane i tyle. Fuck me. Nie. Dobra. O! Nie zauważyłem was, bo patrzyłem się na mapę. Man, we were worried about you. I don't think we should enter Tartarus this way again. No. Oh yeah, did you hear a voice while you were in here? Kinda like... Who is this? Are you human? Nie, jesteśmy potworami. Spooky Scary Skeletons. It sounded like it came from behind us. Może za nami to szło? To duch, szybko wyciąga cię, Wokery. Yes. Wow, you're alive. That's awesome. Never fear, Junpei's here. Chyba Stupej z Yebori. I'm glad you're okay. Come with us. Thank you so much. I... Looks like we made the right decision. I'll see if I can contact Mitsuru. Where are we? I was at school, and then... Well, it's a long story. I'll explain after we get out of here. W sumie, no, ona była zamknięta w tym... w sali gimnastycznej. Tam się WF robi. Dużo różnych smrodów, więc hej. Mitsuru, źle się poczuła. I halucynacje ma, które są prawdziwe. Oh yeah, are you hurt? Have you run into any monsters? So there are strange creatures in here then. I've managed to avoid them so far. No to nieźle. Kartonowe pudełko na propsie. Are you serious? How's that possible? Kartonowe pudełko na propsie. It's hard to describe, but I can sort of tell where they are. What do you mean? Are you psychic? Czemu masz odwrócony portret? She has the same power as Mitsuru. Maybe even stronger. Since Mitsuru's persona is more battle-oriented. Persona? Tak. To this. Akihiko dał fuce Evoker. Nie strzelaj tym w przeciwników, strzelaj tym w swój własny łeb. But this is... Think of it as a lucky charm. It's not really a gun.
Okay. All right, let's get out of here. A lucky charm. W środku Tartarusa, w korytarzu z widokiem na zewnątrz. Co za piękny zielony księżyc. Check out the moon. No. I've never seen it so bright. Teraz twój portret jest normalny. Some research indicates that the shadows are affected by the faces of the moon. Of course, the same can be said for humans. That would explain Yucatan's mood swings. Nie, ja bym powiedział, że to okres. Hey, wasn't it a full moon the night we went to the monorail? Was it? Tak. So. Why? Hey, did you see the moon on the night the dorm was attacked, back in April? Był pełny. Today is the 8th. The monorail incident happened last month around the same time. And the assault on the dorm was a month before that. They were all during a full moon. Chłopie, ale żecie, macie zapłon. Mitsuru, are you there? Shadows! Hey, can you hear me? Mitsuru, come in! Mitsuru? Mitsuru! Nie grzesz tak, tylko galopem za nimi. What is this thing? It's much bigger than the others, and it's attacking someone. No zarąbiście. What's going on? It's one of them. If my guess is right, they come every full moon. Tak jak powiedziałem, wy to macie zapłon. Ja już wcześniej w Let's Playu to wyjaśniłem. W końcu jestem liderem i mam niebieskie włosy, więc hej. W międzyczasie przy wejściu w Tartarusie Mitsuru i Yukari mają kłopoty walcząc z wielkimi cieniami, które nagle się pojawiły. Slenderman i Fatman. Fatwoman raczej, bo ma cycę. What's going on? Nothing's working. Całe szczęście pamiętam strategię z tymi skurczybykami. What in the world? Akihiko-senpai. We gotta distract those shadows somehow. I know just. Wiem, rzućmy się na nich. Hey, if it's a fight you want, we'll give it to you. No właśnie. Be careful. Normal attacks won't work on these shadows. Całe szczęście wiem, co trzeba robić. Eh? Ktoś wszedł do Tartarusa. Fuka. O, oczywiście, krzywa morda san. Why are you here? Moriyama-san? Krzywa morda san. Please get out of here. It's dangerous. I wanted to tell you I'm sorry. W sumie ona też brzmi jak inna potencjalnie nowa członkini naszej drużyny, która dołączy do nas później. Hey, look out! Moriyama-san! Krzywa morda-san! We need to protect her. Fuka przyłożyła pistolet do jej czoła? Tak się nie broni przy ludzi. Jest! Fuka-san! Ma zarąbiste włosy ta jej persona. Persona? No tak, przecież nie wiesz, przecież ona ma ten potencjał. I can see. I can sense these monsters' weaknesses somehow. Just as I thought. Mitsuru, let her take your place. No dobra. Przez resztę gry to teraz Fuka będzie nas prowadziła. Okej. Okay. No skurczybyki, chodźcie. I'll try and find out the enemy's weakness. Just let me know when. Dobra. Więc tak, ta walka polega na tym, że te skurczybyki są żrą niektóre ataki i są słabi przeciwko innym. Trzeba ich analizować za każdym razem. No, a jako, że teraz wolałbym nie marnować moich tur, zgadując przeciwko czemu są słabi, to zbufuję się. Increases one ally's attack. Chyba zaraz, kto następny będzie? Akihiko będzie trzeci, więc za ten czas chyba powinniśmy już dostać info. I przy okazji te skurczybyki też zmieniają swoje te. Słabe punkty i mocne punkty. Coś wkurzające. Ale damy radę. O kurde, nie... Decreases one foe's attack. Niech będzie.
Okej, fizyczne ataki. Kurwa! No zarąbiście, to... W sumie teraz te pierwsze fazy ich to... Albo są słabi przeciwko wszystkim fizycznym atakom, albo przeciwko wszystkim magicznym, więc... jedna szansa na dwie możliwe, że odkryjemy ich słabość. Blok, w takim razie fizyczny. Na razie jest dobrze, więc nie będę uzdrawiał. Serio? Pizdo. Coś mi się zdaje, że to będzie długa walka. O. Dobra, ogień tylko. Czyli Jun. Czemu go to ubiło? No to był krytyk, nie? Ale... Ach, dobra, w takim razie. Item... Revival Beat 31. Kurde. W takim razie... Dobra, jest. Jeszcze raz. Trzeba jednego ubić przynajmniej. Ja też na to czekałem! Bierzemy ich! Dawać, jesteśmy chłopami z jajami i damy im radę. Spierdzielimy. Lubię tą animację ataków. Ty kurde, mysz! Chwila, ogień, tak? Dobra. I prąd na niego działał, tak? Ale mi się zdaje, że... zobaczymy. Tak jest, jeszcze nie zmienił swoich tych. Dobra, let's go. I niech zgadnę, w następnej turze wszystko pozmieniają specjalnie dlatego... Tylko po to, żeby mnie wkurzyć. O, nie! Dobra. Dawaj, Garu. Co ty tam? Ogień. Mam personę, która może korzystać z ognia? Nie. Ale wolałbym ich nie zmieniać na razie. Ponieważ, no, Tamlin jest najbezpieczniejszą na razie personą, jaką mamy. Zio. Dobra. Thank you very much. Jeszcze... O, no, już myślałem. Myślałem sobie, co, jeszcze muszę go dobić, jak już pusty pasek ma. O, Paradigm Shift. To nie jest Final Fantasy 13, spierdzielaj. Wystarczy. Ta. Zdebufujmy to coś, ponieważ mam złe przeczucia. Tak jest. O, teraz fizyczne ataki. Nie zmieniaj twoich tych. Junpei, serio? O, kurwa, zjebałeś. Teraz mogę tylko i wyłącznie zgadnąć. Ale najpierw... I... Udało się! Ale fajnie się leży na tej ziemi. Próbuję wstać, ale nie dam rady, bo jestem taka okrągła. Namaluj mnie jak jedną z twoich francuskich dziewcząt.
Pewnie. Myślę, że jeszcze jeden ten. To w sumie Rush mi się przyda teraz. A nie. Dziękuję. 1525. Może ktoś level dostanie? Ja dostałem. Junpei dostał i mam nadzieję jak Hiko. No. I Fuka też. Dobra. Are there more of them? Don't worry, it's over. Fuka, you... She. Are you all right? Yeah. Thank goodness. Wiesz co, Fuka, ja bym na twoim miejscu zamiast mdleć, to bym pierdzielnął tą krzywą mordę San w ryj i... byłoby po Fuka? Wszystkim. It's all right. She's just exhausted. Fuka? Fuka, I... Wiem, Fuka ma w nosie fluka, rozumiem. Where did these two shadows come from? Z Tartarusa! Somewhere outside of Tartarus, just like before. Poza Tartarusem, dobra. I see. What are we gonna do about Natsuki? She saw the Dark Hour and the shadows. To pierdzielnąć w łeb i wywołać u niej amnezję. Don't worry, she's not like us, so she won't remember any of it. Albo... The good news is, she didn't fall victim to the shadows, even though she obviously heard their call. She should be safe from now on. No i git. But that means she'll forget Fuka saved her life, right? That doesn't seem fair. No to... Mówię! Pierdzielnąć ją i też nie będzie pamiętać o tym. I'm sorry, Fuka. I'm so sorry. Tak, mów to dla niej przed jej kurde martwym ciałem. Nie, nie martwym. Ale hej. I think she's learned her lesson. I'm sorry. 5 milionów złotych, to pomyślę nad tym. Czy ci wybaczę, czy nie. Nie było łatwo. Było, kurde, łatwo! Ale udało ci się uratować Fukę. Zastanawiasz się o tajemniczym chłopcu, który znowu się pojawił. I zastanawiasz się nad tym, jakby na niego zastawić pułapkę. I dać Slendermanowi. Jako ofiarę. Jego ostrzeżenia wyglądały... Jego ostrzeżenia... Wygląda na to, że jego ostrzeżenia są... Czymś więcej niż tylko z nami. Kropki. Jesteś zbyt zmęczony, żeby o tym myśleć teraz. Zdecydowałeś się wrócić do akademika, no bo co innego można zrobić w tym momencie? Stałeś się zmęczony. Hej! Właśnie myślałam. Czy myślisz, że Mitsuru uratowała Fukę, ponieważ to jest to, co jest coś, co trzeba zrobić? Albo być może to jest dlatego, że on jest personal userem, tak jak my i jej potrzebujemy. Za dobre... No tak. Każdy by uratował kogoś w tym miejscu. Tak myślę. Kropki. Cóż... to czy dołączy do nas czy nie, to zależy tylko i wyłącznie od niej. Wybacz, że tak nagle o tym ci powiedziałam. Okej. Po szkole. Klasy się skończyły. Jestem zmęczony. 17 level. Dobra. Powinienem jakiegoś social linka zrobić jeszcze przed końcem sesji. W sumie nie chce mi się. W sumie ten. Wydaje mi się, że z Kazuchim może. Siema, czy tak, idę dzisiaj na praktyki. Tak, tak, dedykacja. Zajebiście. Coś mi się zdaje, że nie dostaniemy levela. Dobra, jeszcze raz. Pokażę wam, z czego jestem zrobiony. Z... Nie wiem, z krwi, z organów. No. Hym? Cholera, jesteś serio? A, dobra, dostaniemy level. Kazuchi upadł na ziemię. Kazik. Tak, tak. Gabinet pielęgniarski. Anemia? No dalej. Liczyliśmy, że będziesz naszym kapitanem w następnym roku. To wielkie spotkanie jest za rok, więc nie możesz zbytnio przesadzać.
Maciek, czy możesz go zabrać do domu? Wybacz, senpai. To chyba nie jest zbyt dobry pomysł, bo boję się, że będzie się do mnie dobierał. Co? Nic mi nie jest! Ach, moja anemia tylko ci pokazuje. Czy jesteś pewien, że wszystko w porządku? O, oczywiście, tylko kręci mi się w głowie. Ach, mogę to zrobić. Nie mogę tego robić, nie mogę ci kłamać. Maciek, ja kocham cię! Nie! A, dobra, moje kolano nie czuje się zbyt dobrze. To weź up, niech twoje kolano weźmie up. Od tego dnia, kiedy pierwszy raz przyszedłeś na praktyki. Nawet jeżeli coś na nie położę albo je jakoś tam zmasażuję, ból po prostu nie odchodzi. Czy to się wyleczy? Oczywiście, ale nie mogę przestać trenować, więc będę pracował mimo bólu. Wygląda na to, że jest nieco bardziej zadowolony. Za rok będzie nacjonalna kompetycja. Wszyscy będą, będzie dużo ludzi z całej Japonii i regionalne spotkania nie są aż tak zarąbiste. To nic w porównaniu z tym, co będzie. Muszę wygrać w tym spotkaniu. Nie mogę przestać trenować. Jest dużo takich głupawych ludzi w drużynie. Jeżeli ci o tym dowiedzą, wtedy to będą za każdym razem nie dawać mi spokoju. Proszę, niech to będzie sekret, dobra? Dobra, niech będzie. Tak nikomu o tym nie powiem. Jej! Rank 3. Czyli to nie była strata czasu. Jeżeli nie będę przesadzał, to będę mógł pójść sam do domu. Nie martw się o mnie, wracaj na trening. Dobra, jest. A? Main lobby. Widzisz Yuko? Zagadaj z nią. O! Co jest? Chcesz ze mną pójść do domu? O, dobra, pewnie. Dlaczego się nie zatrzymamy gdzieś po drodze? Pewnie. Okej, no to chodźmy. Czy będziesz kolejnym social linkiem? Bogaty aromat kawy zapełnia całe powietrze. Ja nie lubię kawy. Ciężko jest być menadżerem drużyny. Nie dostajesz żadnego szacunku. Czy ludzie w takich drużynach zawsze zachowują się jak małe dzieci? Gdzie jest mój ręcznik? Czy możesz go umyć dla mnie? Czyli w sensie, że... nieważne. Jestem ich matką. Ale przynajmniej nie muszę się martwić o to, że dostanę parę kilogramów w końcu. Cały czas biegam i się nimi zajmuję. O, zawsze coś. A co z tobą, Maciek? Czy podoba ci się kendo? Tak, jest bardzo fajne. To dobrze. Wygląda na to, że Yuko jest zadowolona. Myślałem, że to może być dla ciebie nudne. W końcu jesteś taki o wiele lepszy od całej reszty. O, dziękuję. Masz swój własny styl, nie tracisz dużo energii. Jeżeli masz jakieś pytania, to zapytaj Kaza. No wiesz, Kazusiego. Jesteście w tej samej klasie, więc jestem pewna, że będzie chciał ci pomóc. Możesz też popytać i mnie, jeżeli chcesz. W końcu jestem menadżerką drużyny. Wygląda na to, że Yuko się o ciebie martwi. Jej! A! Headshot! I arkana. Temperance? Czy jak to się tam zwie? Nie, siła. Dobra. Ponieważ jest pewna arkana, którą chciałbym wymaksować. To jest właśnie Temperance. Czy jak to się tam mówi po polsku? Tak jest. I nowy social link. Dobra, jest. Muszę uciekać. Jest pewien program, który chcę złapać. Użyj Pokebola! Widzimy się w szkole. No i wracam do akademika jak zwykle. No bo co innego mogę zrobić? Pod mostem spać? Mitsuru i Akihiko są dzisiaj w szpitalu, by zobaczyć się z Fuką. Jestem ciekaw, jak sobie radzi. O, tak przy okazji. Kutsuki powiedział mi, że sklep z antykami w Paulownia Mall jest otwarty. Powinniśmy go sprawdzić czasem.
powinniśmy go tam zerknąć od czasu do czasu. I to właśnie zrobimy w następnej sesji. Save. Okej, dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że ta sesja chyba będzie miała dwie części. Po 40 minut założę się. Albo może i 3, bo 25 czy coś takiego, bo godzina i 20 minut to trochę za dużo, żeby podzielić na dwie części. Tak więc, no... jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało. Sorry za taki krótki... dość krótszy ten... za krótszą sesję, ale... naprawdę... nie mam zbytnio czasu dzisiaj nagrywać. Tak czy siak... co w następnym razem będziemy robić? Myślę o tym, żeby teraz zbalansować trochę te sesje. Trochę Tartarusa, trochę tego życia szkolnego i tak dalej. Ponieważ no, dwie godziny Tartarusa na raz to raczej nie jest coś ciekawego do oglądania. Szczególnie jeżeli za każdym razem padam. I przy okazji też jak będę padał, to po prostu będę wycinał te całe wchodzenie od nowa do Tartarusa, bo to jest okropne. Ale będę używał teleporterów teraz i wchodził przez główną bramę. No, tak więc jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Cześć!